Wow, niezły tort, co nie? To dla was, dziewczyny. Kto go najlepiej narysuje, ten go dostanie. Super! Czas zaczynać. Świetnie. Będziemy potrzebować czarnego ciasta na kontur. A teraz nadzienie. Truskawkowe i malinowe. A ja wolę czekoladowe. Czas minął. Co? Już? Ale jeszcze nie dokończyłam. Mam pomysł. Połóżmy nasze naleśniki na jednym talerzu, dobrze? No dobra. Właśnie tak. Mamy taki torcik. Brawo, dziewczyny. Spisałyście się świetnie. Hurra! Gratuluję ci, Wednesday. Proszę. Dziękuję. Połowa tortu wygląda fajnie. Zwłaszcza ten nietoperz. Od niego zacznę. A ja mam serce jednorożca. Niam, niam. Pycha. Zgadzam się. Kamień, papier, nożyce. Wygrałam. Kamień, papier, nożyce. Znowu wygrałam. Co to? Wow! Latający Pikachu to wasza nowa nagroda. Za najlepszy rysunek. Nawet nie myśl, że wygrasz. Jeszcze zobaczymy. Najpierw narysuję kontury. A teraz pomaluję. Czegoś mi tu brakuje. Co tam mówisz, rączko? Enid ma lepsze? To jej się nie uda. Nikt ze mną nie wygra. Dziewczyny, kończymy. O nie. Proszę spojrzeć na mojego Pikachu. Co pani na to? Wspaniale, Enid. Wednesday. Jest pani pewna, że chce to zobaczyć? No dobrze. Ojej, co za koszmar. Zwycięża Enid. Ojej, zawsze chciałam mieć takiego Pikachu. Gratuluję, kochana. Marzenia się spełniają. Dziękuję. No to lecimy. Tylko nie tutaj. Spadaj mi stąd. A masz. Sama się prosiłaś. Ratunku. Dziewczyny, patrzcie, kogo tu mam. Ale słodziak. Do dzieła. Jak zawsze zacznę od konturów. Wychodzi mi całkiem nieźle. Rysuję. Nie wiem, czy wygram, ale na pewno się postaram. Co, Enid? Mój kameleon będzie najładniejszy. Rączko, musimy działać. Enid, cześć, jak się masz? No cześć! Co tam u ciebie? Wyłączyłeś? Super. Enid, patrz na to. Czas dobiegł końca. Muszę to tylko przewrócić. Patrzcie. Ojej, Enid, a co u ciebie? Chwileczkę! Ojej, co się stało? Sekundę. Czemu mój naleśnik się nie usmażył? To już nieważne. Wednesday wygrywa. No nareszcie. Dostajesz tego kameleona. Super. Idealnie pasuje do mojego wizerunku. W czarnym mu do twarzy. Teraz wygląda naprawdę słodko. Hurra! Nowa runda! Narysujcie tę oto śliczną sukienkę. Zaczynamy. Czas start. No co za cudeńko! Okropna szmata. Nie będę tego rysować. Wolę sobie poczytać. No jak chcesz. W sumie lepiej dla mnie. Co? Zapomnij. Nawet mnie nie namawiaj. Czytam taką fajną książkę. Nie przeszkadzaj mi. O! Potrzebuję właśnie takiego różowego ciasta. Super. Kończymy. Pokaż, Enid. Z przyjemnością. Podoba się? Nie. Jak to? Czemu nie? Nie wiem, jest do niczego. A co tam mamy? Co to
takiego. No, rączko, to jest genialne. Wednesday wygrywa. Co? Tylko nie to. Nie chcę. No, gratuluję łap. Co za ohyda. Nienawidzę różu. To najgorszy kolor na świecie. Ale pachnąca pizza. I wasze nowe zadanie. Ślinka mi już cieknie. Bierzcie się do pracy, dziewczyny. To proste. Uwielbiam pizzę. Narysuję kawałek. Pomidory, oliwki i ciasto. Świetnie. Moja pizza jest gotowa. Muszę ją tylko przekręcić. Brawo. Wednesday, co tak siedzisz? Chciałam zobaczyć, co narysujesz i zrobić to lepiej. Najpierw narysuję ciasto. A potem brzegi. Całość pokoloruję. I to wszystko? Oczywiście, że nie. Narysuję wszystkie składniki osobno. To są pomidorki. To oliwki. Czas się skończył, pokażcie. Proszę bardzo. Świetnie. Wednesday? Pizza z niczym? To dziwne. Enid, wygrałaś. Super! Chwileczkę. To jeszcze nie wszystko. Oto moja pizza. Praktycznie jak prawdziwa. Widziałaś taką? Ojej! Rzeczywiście, gratulacje, Wednesday. Oto twoja pizza. Smacznego. Ja też chcę pizzę. Uwielbiam jeść pizzę. Zostaniesz zjedzona. Jestem w raju. Ale apetycznie to wygląda. O, przecież ja też mam swój kawałek pizzy. I też jest przepyszna. Jaka będzie nagroda? Jesteście gotowi? Macie jedną minutę, żeby narysować pieniądze i najlepszy je otrzyma. Czas, start. Już? To zaczynamy. Mam pewien pomysł. Najlepszym rozwiązaniem jest odrysowanie. Dobrze, że mam przy sobie banknot. Czyją twarz umieścić na banknocie? Oczywiście, że moją. Co za przystojniak. Może jest inny sposób na zdobycie tych pieniędzy? Na przykład kradzież? Nie uda ci się to. Wracaj na swoje miejsce. Dobra, i tak nie miałam na to chęci. Dobra, zostało wam kilka sekund. Koniec. Pokażcie rysunki. Co sądzisz o moim dziele? Dziele? To się nie nadaje. To jest po prostu okropne. Niewiele wiesz o sztuce. A co sądzisz o moim rysunku? To straszne. A mój ci się podoba? No przynajmniej jedna dobra praca. Jestem zadowolony. Oto twoja nagroda. Wow, jak dużo pieniędzy. Wystarczająco dużo, żeby się z nami podzielić. Jestem teraz bardzo bogata. Starczy mi na wszystko, co chcę. Gotowi na kolejną rundę? Tym razem zwycięzca otrzyma pyszny i świeżo wyciśnięty sok z arbuza. Yes! Wow! Ale super! Dokładnie, więc do dzieła. Czas, start! Już? No to zaczynamy. Mam pomysł, jak można narysować idealne koło. Pomoże mi w tym taśma klejąca. Dobra, najtrudniejsza część to wzorki na arbuzie. Są dla mnie zbyt skomplikowane. Oj, tam i tak rysuję najlepiej ze wszystkich. Na pewno mi się uda. Ciekawe, kto zostanie zwycięzcą? Wow, już prawie narysowaliście. To wszystko, czas minął. Muszę podmienić rysunki. Co sądzisz o mojej pracy? Delikatnie mówiąc, nie bardzo mi się podoba. Masz pecha. A oto moja. Co to ma być? To okropne. A co powiesz o mojej? Bardzo fajna, wygrywasz. Świetnie. Wiedziałam, że uda mi się wygrać. Oto i twoja szklanka z pysznym sokiem arbuzowym. Super, bardzo chce mi się pić. Oszukałaś wszystkich, czyli ciebie też można oszukać. Dobra, spróbujmy mojego soku. A, to piecze! Co się stało? Nie rozumiem. Sok jest pyszny.
Dlaczego jest taki ostry? Następnym razem nie oszukuj. Mam dla was niespodziankę. Za najlepszy rysunek jeden z was otrzyma tę papryczkę chili. Uwierzcie mi, jest pyszna. Czas start. Nie chcę jej dostać. Papryczka? Jeśli celowo narysuję jakiś bohomas, na pewno jej nie dostanę. A jeśli złamie mi się kredka, to na pewno nie wygram. Ups, kredka mi się złamała. Jaka szkoda. A ja się postaram zrobić wszystko, co w mojej mocy i pięknie narysować. Co ty rysujesz? Nie ma znaczenia. Okej, wasz czas dobiega końca. A ja zamierzam narysować KitKata. Z pewnością nie ma to nic wspólnego z papryczką. A to oznacza, że przegram. Niezły pomysł, ale mój jest lepszy. Naiwniak, mój plan zadziała. Czas minął. Już? Świetnie, jesteśmy gotowi. Vivian, mogłaś bardziej się postarać, to jest straszne. No jaka szkoda. A co ty masz? Kwiatek, uwielbiam kwiaty. Trzeba było narysować papryczkę. A ty? Papryczkę, piękna, prawda? Bardzo mi się podoba, chwileczkę. To wcale nie papryczka. To jest KitKat. A, Julia dostaje... Julia dostaje KitKata. Jak mogłem o tym nie pomyśleć? Trzymaj swojego batonika. Super, to będzie pyszne. Gotowi? Na pewno wam się spodoba. Dobra, tym razem czeka na was burger. Uwierzcie, pachnie obłędnie. Chcę go dostać. Zaczynajcie, czas start. Czyli burger. Mogę go narysować? Chyba... Nie, to jest okropne. Spróbujmy jeszcze raz. Co to jest? Dlaczego mi nie wychodzi? Ojej, u Itana jest o wiele lepiej. Muszę wygrać, jestem bardzo głodny. Muszę dostać burgera. Rysunek to nauka? Co oznacza, że trudno usiedzieć na miejscu? Wiem, o czym mówisz. Ale to nie ma znaczenia, bo burger wyszedł mi świetny. Co robić? Jestem taka głodna. Mam pomysł. Jeśli wezmę mały kęs, nikt nawet nie zauważy. Ten burger jest naprawdę dobry. Wasz czas dobiegł końca. Jesteśmy gotowi. Dobra, i ten twój rysunek jest bardzo słaby. To się nie nadaje. A co z moim? Bardzo mi się podoba, naprawdę. A spójrz tutaj, mój jest najbardziej podobny, bo nadgryziony. Jak to? Rzeczywiście, jest tu gryzienie. Trudno mi to przyznać, ale wygrywasz. Co oznacza, że dostaniesz tego burgera. Super, wygrałam. To jest pyszne. I niesprawiedliwe. Gotowi na nową nagrodę? Raz, dwa, trzy, czeka na was kaktus. Spójrzcie, jaki piękny. Czas start. Kaktus? Nie mam nic przeciwko kaktusowi. Można go postawić w pokoju. Naprawdę jest piękny. Wyobrażam sobie siebie z kaktusem. Nie podoba mi się to. Będzie co ma być. Narysuję tak, jak umiem. A ja mam pomysł. Narysuję rybę. Rybę? To dziwne. Dobra, twoja sprawa. Nie zostało wam zbyt wiele czasu, więc pora kończyć. Pokażcie, co narysowaliście. Co sądzisz o moim arcydziele? Arcydziele? Jakieś bazgrały, są straszne. Wspaniale, nie chciałem tego kaktusa. A ja narysowałam rybę. Rybę? Pokaż mi ten rysunek. Skoro narysowałaś rybę, to właśnie ją zjesz. Co? Nie chcę. To twoja wina, trzeba było rysować zgodnie z zasadami. O, to jest fajne. Dziękuję bardzo, starałam się. Oto twój kaktus. O nie, po co tak się starałam? Teraz jestem cała w igłach. Ej, zaczynajmy.
A, tak, tak, zamyśliłam się. Tym razem czekają na was te apetyczne pączki. Chcecie je dostać? No to się pospieszcie, bo czas leci. Pączki? Uwielbiam pączki. Tym razem naprawdę muszę się bardziej postarać. I tak to ja je najlepiej narysuję. Co robisz? Okej. To są jakieś bazgroły, a nie pączki. Bazgroły? W ogóle widziałaś swój rysunek? Przecież fajnie wychodzi. I na koniec można dodać troszeczkę posypki. Tak będzie o wiele ładniej. A teraz spójrzcie, jaki mam fajny rysunek. No pochwalcie się swoimi pracami, czas minął. Jak ci się podobają moje pączki? Przeciętne, nie podoba mi się to. Szkoda. A co sądzisz o moim rysunku? Jakieś bazgroły, fu! Zostałem tylko ja. A twój rysunek mi się podoba, jest całkiem niezły. Proszę bardzo, pączki są twoje. Fajnie, ale muszę się podzielić z przyjaciółkami. Ciekawe, co tym razem? Jesteście ciekawi? No to patrzcie, czeka na was iPhone. Wow. Tak, za najlepszy rysunek jeden z was dostanie najlepszy telefon. Dobra, czas zacząć. Gdzie jest zegar? Ups, to nie to. Dobra, mam. Czas start. Przydałby mi się nowy telefon. Mój stary już w ogóle nie działa, więc dlaczego nie dostać całkiem nowego iPhone'a? Uda mi się, iPhone będzie mój. Rysujcie, starajcie się. On na pewno będzie mój. Już wyobrażam sobie, jakie zdjęcia będę mógł robić nowym telefonem. To będzie niesamowite. Chyba nieźle sobie radzę. O nie, wszyscy inni radzą sobie o wiele lepiej. To nie jest dobre. Muszę zacząć od początku. Wygląda na to, że coś wychodzi. Nic mi się nie udaje, kurczę! Ej, a możesz być ostrożniejsza? Prawie zniszczyłaś mój rysunek. Myślę, że wyszło całkiem nieźle. What? Kurczę, nie nadążam. Czas minął. Mam nadzieję, że mój iPhone mnie nie zawiedzie i mnie uratuje. Ojej. Mam nadzieję, że nikt tego nie zauważy. Ja zauważyłem. Pokażcie pracę. Spójrz, co zrobiłam. To nie to, czego się spodziewałem. Musisz poćwiczyć. A ja myślę, że wyszło fajnie. Co sądzisz o moim? Bardzo się starałem. To dlaczego jabłko jest takie krzywe? Nie nadaje się. A oto mój rysunek. No to jest fajne. Bardzo mi się podoba. Nie, to oszustwo. To nie jest prawdziwy rysunek. Dostajesz? Nie, nic nie dostaniesz. Ja zatrzymam tego iPhone'a. Zrozumiano, jest mój. Tym razem czeka na was żelkowy miś. Czas start. On będzie mój. Nie. Będzie mój. Ja już zaczęłam rysować. Ja też i jestem w tym całkiem dobra. Mnie też całkiem nieźle wychodzi. Podoba mi się. No, no, jestem w tym lepszy niż myślałem. Wiem, mam pomysł. Na wszelki wypadek się ubezpieczę. A, psik! O nie, mój rysunek jest zniszczony. Nie martw się. Zadziałało. Wygląda na to, że idzie mi całkiem dobrze. O nie! Co się dzieje? Czego się boisz? Dlaczego to robisz? Nie chciałam. Czas minął. Pokaż ci rysunki. Proszę, starałam się. Widzę, ale nie mogę cię za coś takiego nagrodzić. A co sądzisz o moim misiu? Misiu? Wygląda, jakby go dziecko narysowało. To się nie nadaje. A moja praca jest dobra? Tak, jest świetna. Co za pech. Vivien, dostajesz żelkowego misia.
Super! A, on ryczy! No to jedz go szybciej! Kiedy nie ryczy, jest całkiem miły i pyszny! Super! Co? Gdzie my jesteśmy? Czeka was super wyzwanie! Będziecie musieli wykazać się swoim talentem! Trzeba będzie rysować! W pierwszej rundzie nagrodą będzie popyt! Kto w ciągu minuty narysuje najlepszy obrazek, dostanie tę fajną zabawkę. A będziecie malować nie farbami, ale skitelsami. To będzie niezła zabawa. Macie minutę, czas start. Zaczynamy? Przyszedł czas na moje ulubione słodycze. Skitelsy mają bardzo fajny kolor, co oznacza, że można z nimi zrobić całkiem niezły rysunek. Myślę, że dam radę. A ja mam lepszy pomysł. A gdyby tak zamienić cukierki w prawdziwe farbki? Potrzebuję palety do malowania i troszkę wody. Idealnie. Teraz mamy całą paletę kolorów. Yes! O nie, nie pozwolę Jane wygrać. Mówisz, że potrzebna jest woda? No to działam. Spójrzcie, jak pięknie. Teraz to jest rysunek, który wygra tę rundę. A ja co mam zrobić? Przypadkowo zjadłem wszystkie cukierki. No i trudno. Barbie, może zabiorę sobie twój rysunek? Nie ma mowy. Tak bardzo się starałam. Ręce precz. Dobra, wasz czas się skończył, więc pokażcie, kto co narysował. I jak podoba się? Żartujesz sobie, tam nic nie ma. Andy, to się nie nadaje. Po prostu skitelsy były bardzo dobre. Ja się bardzo starałam, ale przez wodę serduszko zostało na stole. Ale możemy uznać, że jest dobrze. Rysunek musi być w jednym kawałku. Tak jak mój? Jane, jesteś super artystką. Zwyciężyłaś. Dostajesz tego ogromnego popyta. Jak to możliwe? To była nasza nagroda. Raczej moja. Andy, chcesz, żebym podzieliła się popytem? Nie mam nic przeciwko. Pewnie. Nie dotykaj tego, oszalałeś? Dobra, wybacz Jane, ale Barbie jest przeciwko. Po co nam tyle sosów? Bo to właśnie nimi będziecie malować w tej rundzie. Waszą nagrodą jest ryba. Macie minutę. Myślę, że trzeba się postarać, bo jest tu pewien haczyk. Jeśli dobre nagrody są za dobre rysunki, to złe nagrody są za słabe rysunki. Tym razem na pewno nie chcę tego jeść. Muszę wygrać. Andy, przepraszam, ale rzucasz śmieciami prosto we mnie. Oj, jak mogłem, sorry, nie zauważyłem. Już dobrze. Pomagasz jej? Wstydź się. Już się poprawiam. Nadszedł czas, żeby rozpocząć malowanie. Który sos wybrać? Oj, myślę, że wybór został dokonany za mnie. I to całkiem dobre. Mam nadzieję, że wyjdzie mi podobna ryba. Andy, świetnie sobie radzisz. Ryba wygląda naprawdę fajnie. Pora, żebym ja zaczęła rysować. Myślę, że najlepszym sposobem jest zrobienie tego palcami. Z łatwością was załatwię. Spróbuję tylko troszkę sosu. Ojej, to jest takie dobre. To wszystko, skończyły mi się sosy. Mam nadzieję, że ta góra opakowań się nie przewróci. O nie, co ja zrobiłem? Rysunek jest zniszczony. Kończymy. Pokażcie mi swoje arcydzieła. Już?
Kurczę, nie zdążyłam. Jane, ty pierwsza. Jane, świetnie sobie poradziłaś. Bardzo podoba mi się twój rysunek. Andy, spójrz, jak pięknie. Jaki ty jesteś łatwowierny. A co sądzisz o mojej pracy? Starałem się. Myślisz, że to jest śmieszne? Przestań ze mnie kpić. Co? Ale to był rysunek, naprawdę. Myślę, że to wszystko sprawka Barbie. Barbie, twój rysunek jest średni. Jane jest lepszy. Wstydź się, Barbie. Nie chciałam przegrać. Andy dostaje rybę. Następnym razem nie będziesz się ze mnie nabijać. Ale ja nie cierpię ryb. Nie przejmuj się. Wiem, co ci pomoże. Palnik. Możesz zrobić pyszny obiad dzięki niemu. A jak on działa? Gdzie to się włącza? O, mam! Przepraszam, Barbie! Jane, jesteś geniuszem. Spójrz, jak pysznie wygląda. Będzie jeszcze lepiej i smaczniej, gdy rybę przyozdobimy warzywami. Wtedy będzie po prostu idealnie. Jane, jesteś niesamowita. To jest pyszne. Nagroda jest tym razem dość dziwna, ale i tak jest wspaniała. Czeka na was przepiękna suknia. Jaka cudowna. Halo, słyszycie mnie? Słyszę cię. Dość gadania. Czas na rysowanie. Macie jedną minutę. Wow! Nigdy wcześniej nie rysowałam długopisem 3D. Ja też nie, ale myślę, że mogę to zrobić. To jest piękne. Okazuje się, że długopis 3D jest bardzo poręczny. A ja mam nieco inny pomysł. Zrobię najpierw poszczególne detale. A ja mam jeszcze lepszy pomysł. Nie zależy mi na tej kiecce. Wolę zrobić samochód. Fajnie, szybko i pięknie. Patrzcie, jak jeździ. Zachowujesz się jak dziecko. Uważam, że sukienka wyszła mi świetnie. Kurczę, ale wcale nie jest wytrzymała. Słuchaj, Andy, jesteś tak dobry w robieniu trójwymiarowych modeli za pomocą długopisu. Może pomożesz mi? Chętnie. Chłopak robi sobie sukienkę. Uwaga, pokażcie, co macie. Minuta minęła. Wow, Andy, zaskoczyłeś mnie. Ale to nie moje. Barbie, jestem rozczarowany. Gdzie jest druga połowa sukienki? Kurczę, myślałam, że jest na miejscu. Niestety moja sukienka też się rozpadła. Nie szkodzi, ja i tak już zdecydowałem, że zwycięzcą jest Andy. Gratuluję, sukienka jest twoja. A, to straszne! Andy, na pewno zostaniesz gwiazdą Instagrama. Czy jesteście gotowi, by zobaczyć prawdziwego króla? Oto on, ale korona będzie wasza, jeśli zrobicie fajny rysunek. Bardzo chciałabym mieć tę koronę. O tak, Jane, korona bardzo by ci pasowała. Jakie zakochańce, niedobrze mi. Czas start, pospieszcie się. Jak malować kosmetykami? W ogóle nie mam pojęcia, jak tego używać. Myślę, że ten rysunek może mi wyjść całkiem nieźle. Andy, weź pomadkę, żeby też zrobić fajny rysunek. Dzięki za podpowiedź. W tym tempie mnie wyprzedzą. Co robić? Wiem.
Uratuje mnie drobny złoty pyłek. Skąd to się bierze? A, psik! O nie, przepraszam, Jane, nie chciałem. To nie ja, naprawdę. Dobrze wam tak. Kurczę, mój rysunek jest zniszczony. Weź mój, a mi oddaj swój. Nie denerwuj się. Dziękuję, jesteś prawdziwym dżentelmenem. Pozostaje go tylko troszkę podrasować. Okej. Z twojego też zrobię koronę. Tylko papierową. To nawet lepsze niż jakieś tam rysunki. Już nie będą mieli czasu na rysowanie fajnej korony. Ja z kolei mam duże szanse na wygraną. Myślę, że odrobina brokatu nie zaszkodzi. Piękne. Genialne. Jak artystka taka korona. Kończymy. Czas pochwalić się swoimi pracami. Jane, to nie jest dobre. Kiedyś lepiej rysowałaś. A ja zrobiłem origami fajne? Dosyć oryginalne, ale zadaniem było narysowanie korony. Takiej jak moja? Dokładnie tak. Barbie, wspaniale. To najlepsza korona, jaką widziałem. Dlatego dostajesz nagrodę. No i co? Jestem teraz prawdziwą księżniczką, a nie jakąś tam Jane. Muszę tylko znaleźć księcia. Oto i on. Tak szybko, drogi książę. Czy zabierzesz mnie do swojego królestwa? Chyba do królestwa pryszczy. O nie! Wiesz co? Jane, ja też mam dla ciebie koronę. Może nie jest ze złota, ale jest zrobiona z miłości. I te kwiaty też są dla ciebie. Bardzo dziękuję, Andy. A teraz idziemy na lody. Chętnie. Ojej, gdzie my jesteśmy? Czeka na was challenge. Jedna z was dostanie czekoladową fontannę. Otrzymają ta, która najlepiej narysuje ją flamastrami. Ale jest jedna bardzo ważna zasada. Trzeba rysować ustami, a nie rękami. Macie jedną minutę. Start! Muszę wygrać, bo jestem tu najfajniejsza. Co? Przegrasz! Ponieważ to ja będę miała najlepszy rysunek. Bingo! Ty? Czy fontanna czekoladowa może być niebieska? Nie! To ja wygram! Zwłaszcza, że właśnie wpadłam na bardzo fajny pomysł. Po co wydmuchiwać tusz, skoro można po prostu zdjąć skórkę? Kurczę, dlaczego o tym nie pomyślałam? Muszę spróbować. I co? Spróbowałaś? Udało się? Suzy, jak ci nie wstyd? Zamiast pomóc przyjaciółce, ty się ze mnie nabijasz. Trzeba dać ci za to nauczkę. Pomoże mi w tym piórko. I co ja mam zrobić? Mój rysunek wygląda okropnie. Albo jeszcze gorzej. Teraz Suzy na pewno przegra. Do dabku się ze mnie śmiejesz? Więc też przegrasz. A masz! To straszne! Co ty robisz? Ty też dostaniesz za swoje. Dziewczyny, czas minął. Zobaczmy, co narysowałyście. Julie, co to za czerwone plamy? Rozlałaś tusz? Chyba na swojej twarzy też. Suzy, dlaczego ty jesteś cała czerwona? Razem jadłyście pomidory, czy co? Takie rysunki nie nadają się na wygraną. Praca Mili też nie jest zbyt dobra, ale przynajmniej nie jest czerwonym bohomazem. Mila, wygrałaś.
Hurra! Teraz to wszystko jest moje! No cześć, pyszna czekoladko! My też chcemy czekoladę i ją dostaniemy! To jest takie dobre! Tak się cieszę, że wygrałam! Ej, gdzie jest cała czekolada? Kto odważył się ją wypić? Jak mu nie wstyd? Złodziejki! Tym razem wasza nagroda będzie o wiele bardziej oryginalna. Widzicie tego słodkiego pieska? Nagrodą nie jest on sam, tylko kupa, która po nim została. W tej rundzie znów będziecie rysować ustami, więc postarajcie się. Czas? Start! Chyba nie ma nic łatwiejszego niż narysowanie kupy. Okej, żeby nadać rysunkowi bardziej autentyczny charakter, należy dodać do niego także zapach. I wiem, jak to zrobić. Co to za smród? Coś tu zdechło? A może coś się zepsuło? Niedobrze mi. Ups. Po prostu od dawna nie myłam stóp. Rysowanie stopami jest trudne, ale rysowanie łokciami jest znacznie lepszym rozwiązaniem. Ups. Dobra, nic się nie stało. Mam więcej flamastrów. No szybciej, no. O nie, opóźniam się. Dziewczyny, kończymy. Czas pokazać, co wam wyszło. Proszę. Mila, kupa jest w porządku, ale widziałem lepsze. Na przykład u Suzy. To niesamowite. Super. A kupa Julie nie jest zbyt dobra. Widać, że chciała przegrać. No to niech tak będzie. To ona dostaje prawdziwą kupę. Co? Ale to przez Suzy zrobiło mi się niedobrze. Nie będę jadła tego paskudztwa. Musisz, takie są zasady. To straszne. Będę udawała, że to tylko czekolada. Czy ona naprawdę spróbowała kupy? Nie, to naprawdę jest czekolada. Dziewczyny, chcecie trochę? Nie, dzięki. W tej rundzie waszą nagrodą będzie ryba. Aromatyczna i niesmaczna. Będziecie malować sosami. Myślę, że jest to dość zabawne i niezwykłe. Możecie zaczynać. Czas? Start! Nigdy wcześniej nie malowałam sosami. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić. Jaki dużo! Będę miała spory wybór. Ale dlaczego wszystkie śmieci rzucasz na mnie? Nie jestem twoim koszem. Dobra, czas działać. To będzie najsmaczniejszy rysunek, jaki kiedykolwiek zrobiłam. Zacznę od keczupu. A ja od sosu serowego. Jest żółty, więc lepiej pasuje do tej brzydkiej ryby. No to zaczynam. Kurczę, jakoś szybko kończy się ten sos. Muszę znaleźć mu zastępstwo. Myślę, że wychodzi całkiem nieźle. Podoba mi się. Kurczę, nawet rysunek Suzy jest lepszy od mojego. Muszę się pospieszyć. Wiem, mam 5 palców, więc mam 5 pędzli, którymi mogę malować w tym samym czasie. Ten sos pachnie naprawdę pięknie. Myślę, że mogę go trochę spróbować. Jest pyszny.
Nie, no to za mało. Chcę zjeść więcej sosu. Mila, czy ty jesz sos? Ale nie mamy tu frytek. No i moje sosy się skończyły. O nie, tylko nie na mój rysunek. No i proszę, wszystko zepsułam. To jest takie dobre. Kurczę, zjadłam wszystkie sosy. Teraz na pewno przegram. Czas minął. Chcę zobaczyć, co tam narysowałyście. Została mi tylko jedna opcja. Zamienić się rysunkami z Suzy. Czekam. Julie, co ty zrobiłaś? To nie wygląda jak ryba. Mila, czy możesz mi pokazać, co narysowałaś? Wow, wygląda dobrze. To najlepszy rysunek jak do tej pory. Suzy, wcale się nie postarałaś. W takim razie to ty dostaniesz nagrodę. Mam nadzieję, że lubisz jeść surowe ryby. Ja? Ale to jest oszustwo. Ktoś będzie musiał zjeść paskudną rybę. Dlaczego od razu paskudną? Można ją podsmażyć, akurat mam palnik. Ojej, co ty robisz? Ojej, sorry, po prostu nie wiem, jak z niego korzystać. Dobra, skieruję go na rybę. Zobaczcie, jaka pyszna ryba mi wyszła. Wreszcie mogę zjeść porządny obiad. Co za pyszności. Dziewczyny, tym razem czeka na was najsłodsza nagroda. Ten puszysty kotek. Będziecie musiały zrobić sobie koci makijaż. Kto zrobi to lepiej, ten zdobędzie tego maluszka. Jak zawsze macie jedną minutę. Zaczynajcie. Sama jestem bardzo podobna do kotka, więc nie muszę dodawać zbyt wielu szczegółów. Suzy, przeceniasz swoje możliwości. Dla wszystkich jest jasne, że to ja wygram. Nosek jest już gotowy. Zostały tylko wąsy. Okej. Chyba nikt nie mówił, że nie wolno używać lustra. Nie wiem, jak można bez niego wykonać fajny makijaż. To o wiele łatwiejsze. Już prawie skończyłam. Nie macie szans, bo mój makijaż jest najlepszy. Ojej. Mila, patrz. Julie oszukuje. Używa lustra, nie wolno. Myślę, że trzeba dać jej nauczkę. Zgadzam się. I wiem dokładnie, jak to zrobić. Ej, co ty robisz? I dlaczego zniszczysz mój makijaż? Teraz na pewno przegram. A tak chciałam mieć tego słodkiego kotka. Mam pomysł, jak pozbyć się jeszcze jednej konkurentki. Suzy, nie dorysowałaś noska. Jeśli chcesz, to ci pomogę. Dobrze, nie mam nic przeciwko. Dobra, zaczynam. No teraz wyglądasz o wiele lepiej. Wyglądasz jak kotek. Dziękuję ci bardzo, zawsze wiedziałam, że jesteśmy przyjaciółkami. No to zdecydujmy, kto otrzyma tego uroczego malucha. Julie, nie mogę na to patrzeć. Nie będę mógł spać po nocach. Suzy, a ty co zrobiłaś? Nie bawimy się w piratów z Karaibów. Co? Mila, ty spryciaro. Makijaż Mili, nawiasem mówiąc, wyszedł bardzo ładnie. Więc kotek będzie się z nią przyjaźnić. Hurra, będę go karmić, kochać i... Patrzyk! O nie! Mila chyba ma alergię na kociaki. Nie szkodzi, zajmiemy się tobą, słodziaczku. Patrzyk! Ojej, Mila jest cała czerwona. Chyba musi iść do lekarza. Prawda, nasz nowy przyjacielu? Jaki słodziak. Ojej, jak pięknie. Podoba mi się tu. Oto i nasza czekoladowa fontanna. Czy jesteście gotowe, by o nią powalczyć? Ostrzegam, nie będzie to łatwe. Musicie schować ręce za plecy. Dobra robota, niezły początek. Ustawiam czas. Powodzenia wszystkim.
najpierw trzeba wziąć aerograf. To nie jest takie proste, jak myślałam. Udało mi się. Teraz można malować. Ale z ciebie ślamazara, my już dawno rysujemy. Nic się nie stało, zaraz was dogonię. Myślę, że całkiem nieźle sobie radzę. Zobaczmy, co mi. Postawę mam gotową, ale w ogóle mi się to nie podoba. Coś jest nie tak. Mam. Wiem, jak zrobić naprawdę ładny rysunek. Muszę użyć flamastra. Widziałyście, jak sprytnie usunęłam skówkę? Dobry pomysł, Mia. W tym tempie mnie pokonasz. Co to było? Dlaczego Jennifer upadła? Chciałam tylko zdjąć skówkę z mojego flamastra. Kurczę, Mia znów jest o krok przede mną. Mam piękną fontannę. Co robić? Wiem, zwykłe pióro może mi pomóc. O nie, będę kichać! Zobaczcie, co się stało z moim rysunkiem. Jest cały w farbie. Jennifer, jak mogłaś to zrobić? Hej, a ty z czego się śmiejesz? A masz! Mia, dlaczego chlapisz na mnie farbą? Teraz ja się pośmieję. A co jeśli pochlapię też twój rysunek? Będzie jeszcze śmieszniej. Jennifer, na co tak patrzysz? Chcesz do nas dołączyć? Uff, chyba czas się skończył. Masz szczęście. No dobra, zobaczmy, co tam mamy. Mia zniszczyła mój rysunek. Wiedziałam, że ci się nie spodoba. Obawiam się, że moja praca też nie jest najlepsza. Wszystko przez Jennifer. Zawiodłyście mnie, dziewczyny. To nie jest dobre. Jestem pewna, że moja praca ci się spodoba. Szczerze mówiąc, nie mam w czym wybierać. Dobra, Jennifer, wygrywasz. Zabieraj fontannę. Wow, jaka duża! Możecie mi zazdrościć, dziewczyny. Od tak dawna chciałam spróbować tej czekolady i teraz moje marzenie się spełniło. Przecież nie możemy tylko siedzieć i tak patrzeć. Musimy ukraść jej czekoladę. Pospieszmy się, zanim sama wszystko wypije. To był genialny pomysł, Mia. Pyszne. Ej, gdzie się podziała moja czekolada? Postanowiłyśmy się poczęstować. To niesprawiedliwe. Przedstawiam wam nową nagrodę. Czyż nie jest uroczy? O tak, to prawdziwy aniołek. Chodź tu, kolego. Ojej, co to za niespodzianka? Czy będziemy musiały malować kupę? Mia, jesteś taka bystra, brawo! Zaczynajcie! To nie wygląda dobrze. W ogóle nie chce mi się czegoś takiego rysować, ale spróbuję. Innych opcji nie ma. Poza tym myślę, że nie będzie to wcale trudne. Kurczę, jestem w tyle! Muszę szybko nadrobić zaległości. Uważam, że rysowanie stopami jest lepsze niż rysowanie ustami. Skąd się bierze ten smród? Fuu, Mia! Świetnie, już wyeliminowałam jednego rywala. Teraz mogę zabrać się za malowanie. Moje szanse na wygraną rosną z każdą sekundą. Muszę się jeszcze tylko troszeczkę postarać. O nie, Mia już rysuje, a ja nawet nie mogę wziąć flamastra. Hurra! W końcu to zrobiłam. Jestem o krok od wygranej. No to jedziemy. Ups, zgubiłam flamaster. Gdzie on się podział? Potrzebowałam właśnie tego koloru. No dobra, znajdę inny odcień. Znowu nie mogę go wziąć. Co to za kara? Ojej, Mia już prawie skończyła. Czas ucieka. Stop. Gdzie wasze prace? O nie, nie zdążyłam. A ja jestem przygotowana. Może mimo wszystko ci się spodoba? Wygląda tak sobie. Zobaczmy, co mają inni. Bardzo się starałam. To widać. Dobra robota, Mia. Która godzina? Chyba wszystko przespałam. Ojej, to czas na pokazanie pracy? Nie przejmuj się, wszystko już wiem. Przegrałaś, Kate. O nie, to nie moja wina. To wszystko przez Miję. Czy naprawdę muszę to teraz zjeść? Fuj, to wygląda obrzydliwie. Nie wyobrażam sobie włożyć tego do ust. Ojej, to jest takie słodkie. To krem czekoladowy.
Jestem gotowa jeść to od rana do wieczora. Jest pyszne. Fu, co ty robisz? Przestań. Niedobrze nam od samego patrzenia. Po prostu nie wiecie, jakie to pyszne. Zaraz wymiotuję. Lepiej się odwróć. Może chcecie spróbować? Nie, to nie. Nadchodzi kolejny słodziak. Jaki puszysty. Cudownie. Siadaj, mały. Będziemy musieli troszkę poczekać, aż dziewczyny wykonają pracę. Tym razem będą malować na swoich twarzach. No to start! Kotek będzie mój. Zobaczycie? Jesteśmy dla siebie stworzeni. Myślę, że koci makijaż będzie mi bardzo pasował. Nie potrzebuję białego ołówka, wolę używać niebieskiego. Spójrzcie, jak kolorowo. To jest to. A teraz zrobimy oczy. To naprawdę ci pasuje. Mam nadzieję, że na mnie też wygląda dobrze. I tak nie macie szans na wygraną. Dajcie sobie spokój. Będę rysować, patrząc w lustro. Tak jest łatwiej. Nikt nie może mnie pokonać. Okej, większość rysunku już zrobiłam. Jennifer, jak ci idzie? Nie wiem, co z tego wyjdzie, ale bardzo mi się to podoba. Mnie też. Co? Używasz lusterka. To niesprawiedliwe. Dlaczego nie popchnęłaś mi ja? Patrz, co się dzieje. To nie w porządku. Rzeczywiście. Musimy dać jej nauczkę, żeby nie łamała więcej zasad. Kate, zmusiłaś nas do tego. Przepraszam. Nie, przestań mi, ja proszę. Mój rysunek się rozmazał. Dlaczego włożyłam w to mnóstwo pracy? Przynajmniej już nigdy nie złamiesz zasad. Wygląda na to, że Mia jest już prawie pewna swojego zwycięstwa. Nie podoba mi się to. Ej, Mia, mogę ci coś powiedzieć? Wydaje mi się, że twojemu makijażowi czegoś brakuje. Ale nie martw się, pomogę ci. Zaraz to naprawimy. Co się dzieje? Co ty robisz? Jak wyglądam? Lepiej? O wiele lepiej, jest zupełnie inaczej. Widzę, że wszyscy gotowi. To świetnie, bo czas właśnie się skończył. Kochanie, nie patrz w tamtą stronę, tam nie ma nic dobrego. A co ze mną? Tu jest jeszcze gorzej. Jak to gorzej? Ale Jennifer to naprawiła. Oszukałaś mnie. Nie rozumiem, co tam się dzieje. Wygląda na to, że nie mamy zbyt dużego wyboru. Jennifer wygrała. Idź do nowej pani. Hurra, wygrałam. Kotek jest mój. Chodź tu, przytulę cię. Oj, o nie, strasznie chce mi się kichać. Jennifer ma chyba uczulanie na sierść. To nawet lepiej. Dzięki temu kotek trafił do nas. Nie czuję się zbyt dobrze. Musisz odpocząć. Wow, jak dużo sosów. No to już wiecie, czym będziecie malować. Czas pokazać, co dokładnie. Fu, ogromna surowa ryba. Nie sądzę, żeby ktokolwiek chciał ją dostać. Będziecie musiały zrobić wszystko, żeby nie mieć najgorszej pracy. No to zaczynajcie. Powodzenia wszystkim. Okej, jestem gotowa walczyć na całego. Nie ty jedyna, Mia. Co się dzieje? Jennifer, spójrz tutaj. Rzucasz mi śmieci prosto w twarz. Przepraszam, nie chciałam, żeby to tak wyszło. To jest po prostu oburzające. Mam nadzieję, że mi już nie przeszkodzicie. Czas zabrać się za rysowanie. Zobaczmy, co my tu mamy. Okej, ketchup ma bardzo żywy kolor. Fajnie wygląda na papierze. Myślę, że właśnie go użyję. A mnie bardziej podoba się żółty. I to od niego zacznę. Spójrzcie, jaki jest piękny. Jest w sam raz. Swoją drogą, to przyjemność nim malować. Szkoda, że sos tak szybko się skończył. Będę musiała wziąć inny. Musztarda będzie świetna. To trochę inny odcień, ale też mi się podoba. A na środku dodam ketchup. To świetne połączenie kolorystyczne. Myślę, że każdy się z tym zgodzi. Ojej, Mia ma już gotowy rysunek. Tak, nie zostało mi wiele, już kończę. Wychodzi na to, że jestem w tyle. Muszę coś pilnie wymyślić. Wiem, będę malować wszystkimi sosami naraz. Zaoszczędzi mi to czasu. Jak one pysznie pachną. Nie mogę się powstrzymać, muszę spróbować.
Świetnie. Nie mogę się oderwać. Chcę więcej. Naprawdę zgłodniałam. Co ty robisz, Jennifer? Opanuj się, bo nie będziesz miała czym malować. Dobra, skończyłam. O nie! Resztki sosu spadły wprost na mój rysunek. Kurczę. Nie chcę wam tego mówić, ale czas minął. Kończymy. Pokażcie pracę. Pyszności. O nie, nic nie narysowałam. Jak to się stało? Co za porażka. Rysunek mi jest świetny. Kurczę, mam przechlapane. Ale to jeszcze nie koniec. Przepraszam, sosy rozlały się po całym moim rysunku. Zanim ktokolwiek się zorientuje, muszę szybko podmienić pracę. Zobaczmy, co mają inni. Oto moja ryba, czyż nie jest piękna? Trudno się z tym nie zgodzić. A co sądzisz o moim rysunku? To czysta kartka. Niemożliwe! Zostałam wrobiona! Jennifer podmieniła rysunki. Nie da się teraz tego udowodnić, więc będziesz musiała zjeść rybę, Mia. Smacznego! Ten zapach sprawia, że mi niedobrze. Strasznie śmierdzi. Nic nie możesz na to poradzić, musisz ją zjeść. Mam genialny plan. A co jeśli ją upiekę? Myślę, że wtedy będzie o wiele smaczniejsza. Ojej, niestety obsługa palnika nie jest taka prosta. Mało powiedziane. Przepraszam, Jennifer, to był wypadek. Ale szczerze mówiąc, dostałaś to, na co zasłużyłaś. Dobra, smażę moją rybę jak należy. Jak apetycznie wygląda. Teraz z chęcią ją zjem. Wow, ja też bym ją spróbowała. Za późno. Zrobiłyście wszystko, co mogłyście, żebym to ja dostała tę rybę. Jest taka delikatna. Super. Challenge dla artystów. Ale super. Czekoladowa fontanna trafi do tej, która ją najlepiej narysuje. Skoro wszyscy gotowi, to zaczynamy. Ale uwaga, musicie rysować bez użycia rąk. To jedyna zasada. Skoro wszystko jest jasne, to macie minutę. Start, zaczynajcie. Jestem pewna, że wygraną mam w kieszeni. Nie muszę nawet konkurować z tymi nieudacznicami. I kto to mówi? Czuję, że to ja dostanę czekoladową fontannę. Jestem naprawdę dobra w rysowaniu. Co? Fontanna będzie moja. Nie podoba mi się to, co mam do tej pory. Może powinnam zmienić taktykę. Myślę, że rysowanie flamastrem będzie o wiele wygodniejsze. Spróbuję w ten sposób. Idealnie. Właśnie, flamaster! Ja też chcę nim rysować. Ech, nie potrafisz go nawet otworzyć. To nie jest śmieszne. Co robić? Zwłaszcza, że dziewczyny mają takie fajne rysunki. Nie szkodzi. Jeśli ja nie potrafię pięknie rysować, to muszę zepsuć rysunki innych. Myślę, że to piórko mi pomoże. Co ty zrobiłaś? Przez ciebie zepsułam swój rysunek. Co za pech. Dlaczego się śmiejesz? Zaraz dam ci nauczkę. Mój rysunek czeka to samo. Jego też zepsuję. Odechce ci się ze mnie żartować. Nie, przestań. Tak jest, dobrze jej tak. Chelsea, ty z czego się tak cieszysz? Twój rysunek też zniszczę. Nie, proszę. Dziewczyny, czas minął. Pokażcie mi swoje prace. Było blisko, nawet nie zdążyłam zepsuć rysunku Chelsea. Zobaczmy, co narysowałyście. Mary, co to jest? To nie wygląda jak fontanna, tylko jak jakaś plama. Samantha, twój rysunek też nie jest zbyt dobry. Nie postarałyście się. A co sądzisz o mojej pracy? Jest lepsza niż inne, ale widziałem ładniejsze. Dobra, skoro reszta rysunków jest jeszcze gorsza, to dziś wygrywa Chelsea. Hurra, starałam się bardziej niż inni, więc zasłużyłam na tę nagrodę. Myślisz, że tylko ty możesz pić czekoladę? Mylisz się, my też możemy to zrobić. Mamy nawet słomki specjalnie do tego celu.
To jest takie dobre. Ej, a gdzie jest moja czekolada? Jesteś naszą przyjaciółką, więc podzieliłaś się z nami. Złodziejki! Tym razem wasza nagroda będzie jeszcze fajniejsza. Zobaczcie, jaki uroczy jest ten piesek. Tak, jaki słodki. Przejadł się, więc skorzystał z łazienki. I waszą nagrodą jest ta słodka kupa. Kto narysuje ją najlepiej, ten ją dostanie. Powodzenia! Czas start! Nie chcę kupy. Po prostu narysuję coś innego, a nie kupę. Muszę wykonać najgorszy rysunek w moim życiu. Wiem, nie ma nic gorszego niż rysowanie stopą. Od razu przepraszam za ten zapach. Co to jest? To jak broń biologiczna. Skąd się bierze ten smród? To tylko moja stopa. Każda na pewno narysuje coś fajnego, a ja po prostu pomarzę sobie flamastrem na kartce. W ten sposób nie wygram i nie dostanę tej kupy. Kurczę, zgubiłam brązowy flamaster. Potrzebuję natychmiast zamiany. Wszystko mi leci z rąk. Muszę być ostrożniejsza. Ciekawe, co narysowały dziewczyny? Wasz czas dobiegł końca. Pokażcie mi swoje prace. To już koniec? Hurra, jestem gotowa, aby pokazać mój rysunek. Chelsea, spodziewałem się po tobie więcej. Samantha, brawo, to piękny rysunek. Mary, dlaczego śpisz? Nie śpię. Oto mój rysunek. O, to prawdziwa kupa. A więc to ty otrzymujesz nagrodę. Pogratulujmy Mary. Kupa? Kurczę, zasady mówią, że trzeba ją zjeść. Tak? Może mi się poszczęści i okaże się, że to czekolada. Fu, ona je kupę. Same jesteście jak kupa. A to jest po prostu pyszny krem czekoladowy. Chcecie spróbować? Jest rewelacyjny. Dziewczyny, tym razem będziecie walczyć o tego słodkiego kotka. On jest taki mały. I bardzo puszysty. Jeśli narysujecie go naprawdę dobrze, będzie wasz. Tym razem musicie użyć kredek i rysować na twoich twarzach. Pozostaje mi tylko życzyć wam powodzenia. Dokładnie, po co rysować coś na papierze, skoro sama wyglądam jak słodka kotka? Potrzebuję jeszcze tylko kilku szczegółów i gotowe. Ja też wyglądam jak kotek. Miau! Narysuję najlepiej ze wszystkich. Możecie się starać ile chcecie, ale tylko ja pomyślałam o lusterku. Bez niego nie uda mi się dobrze narysować. Poza tym lusterko nie jest wbrew zasadom. Na pewno to ja wygram. Chelsea nie umie rysować, a Mary... Ej! Używanie lusterka jest wbrew zasadom. Wstydź się. Patrz, Chelsea, widzisz to? Tak, to niesprawiedliwe. Musimy dać Mary nauczkę. Zmyjmy jej makijaż. Mary, jesteś gotowa wziąć prysznic? No to do dzieła. Nie, dlaczego to zrobiłyście? Mogłam dostać w prezencie puszystego kotka. A, właśnie, kotek. Jeśli makijaż Samanty będzie taki fajny, to nie dostanę tego kociaka. Też muszę go zepsuć. Samantha, twój makijaż się rozmazał. Gdzie? Powiedz mi, naprawię to. Pozwól mi pomóc, nie mam nic przeciwko temu. No dobra. Jeszcze tutaj. Teraz jest super. Bardzo dziękuję. Dziewczyny, pokażcie mi swoje twarze. Zobaczmy, co wam wyszło. Mary, nie postarałaś się. Nawet kot nie może na to patrzeć. Samantha, czy ty w ogóle widziałaś, jak wygląda kot? Co ma z tym wspólnego pirat? Pirat? Jaki pirat? Chelsea! Dałam ci nauczkę. Dzięki temu mój makijaż wygra. Tak, będę musiał ponownie przyznać zwycięstwo Chelsea, ponieważ reszta z was nie dała rady. Ekstra! Ten maluszek jest teraz mój. Asik! Chyba wróciła mi alergia na koty z dzieciństwa. A wsi...
Nie szkodzi, to nic takiego. Kotek będzie w dobrych rękach moich Mary. Nie, on jest mój. Czy ty w ogóle się widziałaś? Najpierw się wylecz, a potem damy ci kotka. Ponieważ poprzednia nagroda była tak wspaniała, ta może wam się nie spodobać. Będziecie walczyć o rybę. Tym razem będziecie malować różnymi sosami. Będzie trudniej, ale dacie radę. Czas start. Oczywiście, to będzie coś wspaniałego. Malowanie sosami jest nie tylko zabawne, ale i pyszne. Co ty robisz? Zachowaj swoje śmieci dla siebie. Przepraszam, nie zrobiłam tego celowo. Dobra, nie czuję się urażona. Malowanie sosami musi być świetną zabawą. Są takie kolorowe. To wygląda całkiem fajnie. Okazuje się, że ketchup to całkiem dobra farba. Myślę, że sos serowy też będzie okej. Dzięki niemu też można zrobić świetny rysunek. Tak szybko się skończył. Ale nie mam się czym martwić. Wszystkie wyglądają bardzo ładnie, więc każdy sos pomoże mi w rysowaniu. Wow, nie wiedziałam, że rysowanie sosami to taka niesamowita zabawa. Dobra. Kurczę, dziewczyny rysują za dobrze. Muszę się postarać. Ja też chcę mieć ładny rysunek. Sosy naprawdę dobrze pachną. Muszą też bardzo dobrze smakować. Są takie pyszne. Po co w ogóle rysować, skoro sosy są tak wspaniałe same w sobie? Naprawdę? Uważam, że jedzenie samych sosów jest dziwne. Nie jest, to jest fajne i pyszne. Zgadzam się, ale lepiej nimi rysować. O nie! Głupie opakowania. Kurczę, zniszczyły mój rysunek. Jak mogłyście mi to zrobić, głupie śmieci? O nie, zjadłam wszystkie sosy. Teraz nie mam czym rysować. Ale to nie szkodzi, po prostu podkradnę rysunek Samanty. Wasz czas dobiegł końca. Pokażcie, co narysowałyście. Pokazujcie, a ja w międzyczasie podmienię rysunki. Mary, to nie jest twój dzień. Rysunek jest kiepski. Bardziej podoba mi się styl Chelsea. Dobra robota. Samantha, ty co robiłaś? Myślisz, że jak będziesz siedziała i nic nie robiła, to nie dostaniesz żadnej ryby? A jednak, gratulacje, to Samantha dostaje całą rybę. To wszystko przez Chelsea. Nie dam rady zjeść tak dużo surowej ryby. Wiem, po co mam jeść surową rybę, skoro mogę ją upiec? To świetny pomysł. Nie bez powodu zawsze noszę przy sobie palnik. Ojej, Chelsea, przepraszam, płomień niechcący cię trafił. Nawet ci pasuje. Odczepcie się. Za pomocą palnika zamienię tę paskudną rybę w pyszne danie. I to jest takie łatwe do zrobienia. Gotowe. Życzcie mi smacznego. Pyszności.